zbieramy się tutaj z miast Górnego Śląska, żeby wspólnie w wielkim peletonie przejechać po kilku miastach. W tym roku nasza główna trasa zaczyna się tutaj, czyli przy Pelikanach w Parku Śląskim. Meta jest w Gliwicach. Po drodze przejeżdżamy przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską i Zabrze. Infrastruktura rowerowa na Górnym Śląsku jest ciągle kiepska. Myśmy pierwszą edycję tej imprezy robili 5 lat temu, jak startowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wówczas był duży entuzjazm, wiele nadziei. Metropolia obiecywała velostrady, rower metropolitalny. Metropolia ma już 5,5 roku. Nie powstał ani jeden metr velostrad, nie zaczęła się żadna budowa velostrady. Rower metropolitalny do dzisiaj nie podpisano umowy. No bardzo mi się podoba, że takie inicjatywy są realizowane przez różne kluby rowerowe. Miałam ochotę uczestniczyć w fajnej imprezie rowerowej. Pierwszy raz biorę udział, więc postanowiłam spróbować. W tym roku zaczęłam i nie ukrywam, że bardzo mi się spodobało, więc będę kontynuować. Żeby troszkę się ruszyć, spróbować czegoś nowego, sprawdzić swoje możliwości, między innymi dlatego. No myśmy teraz z Gliwic jechali. Z Gliwic żeśmy jechali, no i można powiedzieć tak, no nie do końca jest to rozwiązane. Są odcinki fajne, się jeździło tu przez Zabrze, częściowo przez Świętochłowice, no ale jest dobrze. Jest tak, można powiedzieć, że no ale dzisiaj jest niedziela, prawda, nie ma takiego ruchu, ale tak w tygodniu to bym się bał jeździć.